za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żył sobie szwagier. No i czym to żywica zaskrobać? Dał chuj chuja żywicą posmarować. Gdzieś na obrzeżach miasta mieszka szwagra szwagier Antek. Przydarzyła mu się zabawna historia, ale po kolei. Po wczorajszej libacji Antka dopadła znana dolegliwość. Głowa może nie bolała, ale wyraźnie przeszkadzała. Ktoś kiedyś dobrze powiedział: nie pij wódki razem z piwem, bo z rana ani wódki, ani piwa. Fu! Zośka, co ty nie wiesz, że ja z cukrem piję? Wiem, ale chciałam twój głos usłyszeć. Nienawidzę Antka pijanego, a tym bardziej jak ma kaca, bo wtedy wymaga opieki jak mała dzidzia. No Zosieńku, weź posłuć mi tą kawkę. Sam se posłuć. Zresztą i tak masz za słodkie życie. No, rybciu, żabciu, myszko. Nie słoć. Skarbeńku, wypłatuniu, za skórniaczku. No chyba bardziej milszego określenia to nie znajdę. Czemu jak mam kaca, to Zośka zawsze jest jak beton? Trochę ruchu nie zaszkodzi. A to zależy jakiego. Idź. Przecież wiesz, gdzie cukier stoi. Niby wiem, ale i tak nie znajdę. Zośka zawsze znajduje rzeczy tam, gdzie ich nie było, jak szukałem ja. A co tam szukać? Cukier jest w puszce po kawie z napisem sól. To taka konspiracja, żeby wróg się nie domyślił. Żebyś pomyślał, mózgownicą ruszył i dupą też. To ja już wolę gorzko pić. Daj, po słodze. To jedną czubatą i płaską, tylko tak odbierz troszkę. Leń, alkoholik i do tego jeszcze pedant. Ty mi tu od pedantów nie wyzywaj. Ja nie lubię tego słowa. Masz, posłodzona. I migiem pij, bo na zakupy. Kto? Ja? A niby ja? Jutro, Zosiu. Jutro? To wiesz, co będzie. Niby wiem, co będzie. Ale jutra to na pewno nie będzie. Nie, no Zośka chyba chce mnie do reszty wymęczyć. Ja tu wkładam tyle wysiłku, by siedzieć, a ona mnie jeszcze do sklepu wysyła? Na obiad nic nie ma, ni chleba, ni jajek. Chleb to same wyglowodany gluteny. A jak to ja się śmieję, jajka mam całe dwa. I można je zjeść? Zjeść może nie, ale możesz polizać. No dobra, to na obiad se je poliżesz. Moja cierpliwość na dziś już się skończyła. Jadę do siostry, a ten niech radzi sobie jak chce. Co tam, Antek? Żyjesz? Niestety. To ho, mam coś. Szwagra nie trzeba było długo namawiać i tłumaczyć, o co chodzi. Jak ktoś ma, to idzie. Siema. Nie siadaj, szwagier. Zajrzyj do rynny. Skoro Antek się nie kryje, to znak, że Zośka albo śpi, albo jej nie ma. O, tego mi było trzeba. Tak się dziwię, że tak długo zwlekałeś z tym. A co ty myślisz, że było komu podać? Od razu się zorientowałem, że Zośki nie ma w domu. O, to. Nawet jakby była w domu, to i tak bym nie zdradził swojej skrytki. Ale ty się wczoraj nachlałeś? Gdzie tam? Tylko trochę. Tylko trochę? A ty cokolwiek pamiętasz? No jasne, wszystko, do samego końca. Nawet to, że taryfu do domu wróciło.
No i gdzie ty, kurwa, wróciłeś? Jak impreza była u ciebie? Co? Impreza u mnie? Jaka impreza? Nie, no to niemożliwe. Tak, szwagier. Wróciłeś od żonki. Szczęśliwy, najebany. I postanowiłeś swoim szczęściem się podzielić. Z kim? Zaprosiłeś kumpli. Jakich kumpli? Przecież ja nie mam kumpli. Ja? Sąsiady? Sąsiadki? A zresztą, na darmowy alkohol to szybko sępy się zlatują. Daj łyka, bo nic nie pamiętam. Może i dobrze, że nie pamiętasz. Opowiadaj. A co tu opowiadać? Dostałeś pierdolca na punkcie swojego sztywnego fiuta i zacząłeś wszystkim demonstrować. Podnosiłeś ciężary, rozbijałeś butelki. Ale wstyd przed sąsiadami. Kurwa, teraz będę musiał ich przyprosić? To chuj. Później zacząłeś bawić się w doktora. A to niby jak? Placebo? Raczej nie inaczej. Przekonałeś wszystkich, że przeciwciała przekazuje się drogą płciową. I co? I co? I zacząłeś przeprowadzać szczepienia. Pierdolisz. Chciałbym. W rezultacie szwagier dobrowolnie zaszczepił wszystkich. Kogo dorwał? Nawet Zbyszka. Ale Zbyszek sobie chwalił. I od razu na drugie szczepienie się zapisał. Aż wreszcie przyjechała policja. Z interwencją? No a jak? Ale spokojnie, szwagier. Zostali na imprezie. Szok. Szok? W szoku to ja jestem. Szwagier, weź mi wreszcie wyjaw swój sekret. Sekret? Ale cichosza nikomu nic. Od małego, regularnie, sram na wycieraczkę dla sąsiada. No i o czym może gadać szwagier? No wiadomo, że o sraniu. Chodzi mi o twoją kondycję, wigor, energię. To żaden sekret. Zdrowe odżywianie i sport. To są dwie rzeczy, których unikam jak ognia. O, pitbull. Ciekawe, czego chce. Pitbull nie chciał zdradzać szczegółów przez telefon i zaproponował spotkanie w chacie szwagra. O, zobacz, jeszcze go nie ma. A gadał, że już czeka. No, zapraszam. Pitbull, co ty tu kurwa robisz? Siadać. Ależ... Siadać powiedziałem! Cieszcie się, że tutaj posprzątałem. Uuu, coś Pitbull dziś zbyt surowy. Nie przypominam, żebym mógł mieć o coś pretensje. Ale lepiej mu nie pozwalać. Pitbull! Starszy posterunkowy Pitbull! Chociaż już nie długo. A co? Awans dostaniesz? Za wybicie okna u szwagra? Szwagier, ja cię bardzo przepraszam, ale czemu wywaliłem okno? Czemu? Się najebałeś jak świnia i do kelnera wołałeś. Proszę drzwi, bo wychodzę. No i co? I co? Wyszedłeś oknem. Co tu się wyprawiało? Muszę sobie co nieco przypomnieć. Pitbull, weź sprawdź, czy tam pod kredensem flaszka nie leży. O! Jest! Znalazła się. Za czysty umysł. Głupio mi się przyznać, ale nie wszystko pamiętam. Jak ja wróciłem do domu? No jak? Szwagier zamówił taryfę i wpakowali mi cię do środka. A, to dobrze, czyli wróciłem taryfą. No. A nie. Czekaj. Jak taryfiarz zapytał dokąd, to ty do niego, a chuj cię to obchodzi. Się nie interesuj, bo kociej mordy dostaniesz. Tak, coś mi zaczyna świtać. Tak się aż powiedział, że psów nie będzie woził. A Pitbulla sąsiad odstawił. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, czy jak szliście tutaj, to zauważyliście coś dziwnego? Tak. A co?
latarnia nie świeci. Ktoś u sąsiada na wycieraczce nasrał. A pies sąsiadki rucha ławkę. Szagier, ale ja się pytam o coś dziwnego. O, no okna nie mam. I ty w środku. Wyczuwam, że pitbull coś zgubił. Może broń? Jak tak, to nie pierwszy raz. Gdzie jest radiowóz? Toż on w stawie leży. Jak w stawie? Coś ty, Antek. W stawie to golf sąsiada leży. A radiowóz? Radiowozem sąsiad po wódkę pojechał. Gdzie? Dokąd? Na wioskę, bo tam wesele było. Nie, szwagier. Sąsiad na wioskę twoim traktorem pojechał. Nabrał wódki i się zamienił na kombajn. Wrócił kombajnem? O skurwesy. Gdzie kombajnem? Golfem wrócił. Zaraz, zaraz. Jakim kurwa golfem? Tym, co w stawie leży. No to wszystko się wyjaśniło. Po takich numerach to tylko degradacja. Ale warto było, bo żyje się tylko raz. Okno szwagrowi naprawię, bo i tak muszę wpaść do niego po drugą dawkę. No, i teraz jesteśmy kwita. Ilość samochodów w stawie musi się zgadzać. Dobra bajera, odpowiednio skręcona i powtórzona kilka razy, staje się prawdą. Każdego w życiu spotykają zabawne historie, a kolejną, która przydarzyła się szwagrom, zobaczycie już wkrótce, w kolejnym odcinku. Szwagier, siedzisz? No. To trzymaj koparę, bo mam zajebisty pomysł. Durny Antek, to i durne pomysły. Mówił ja, Janusz Slonina.